Gala KSW 71 powoli zbliża się do końca, a za nami main event w nowej formule, w małych rękawicach. Było to K1 i wygrywa dzisiaj Errol Zimmerman z Marcinem Różalem-Różalskim. Welcome in KSW and congratulations on your first and historical win because of the fact that it was in this new formula. Yeah, it was nice. It was a great guy. He have a lot of fans here. He's a big name here. He was also a big man. He was a strong man. And yeah, but my power is on other level. I hope to come fight soon again, but then like MMA, no rules, less rules, let you say like that. Więc pogratulowałam oczywiście Errolowi za jego dzisiejszy występ i przyznał, że oczywiście ma szacunek do Marcina, że był silnym i mocnym przeciwnikiem, natomiast tutaj Errol przyznał, że jest jeszcze innym gatunkiem, jest silniejszy i ma nadzieję zawalczyć ponownie, ale chciałby bardzo to zrobić w MMA, żeby było jeszcze więcej ferworu w tym wszystkim. So, what I noticed in your style was a lot of explosive flying knees. Is the signature move of yours? Yeah, this comes natural by me. I do it always, and it sets up a lot of things, you know. And I saw an opening, but he was orthodox, so it was a little bit different. But normally I make a jumping knee and I make a right hook over, you know. But I was figuring it out, and yeah, step by step, minute by minute, was better and better, and I finished the job. So I'm proud of myself. I see. Więc zapytałam o bardzo charakterystyczną rzecz w walce, czyli latające kolana Errola, na które przyznał, że rzeczywiście u niego wychodzi to naturalnie, bardzo lubi to i zazwyczaj jeszcze kończy overhandem, ale w tym przypadku, ponieważ Marcin stał z pozycji ortodoksa, było tak, a nie inaczej, natomiast zdecydowanie jest to dużo się, przepraszam, dzieje wokół, jest to na pewno jego zwycięstwo i przeważyło o szali na jego korzyść. So one thing, yes. if they want me back, I want Izu the next time, because last time they asked me to fight him, and I think he said no. So he's a chicken. I want to fight with him next. But MMA rules. MMA rules. I'm in his backyard, his rules, his game. Let's do it. Bardzo ważną rzecz tutaj nam Errol właśnie powiedział, że zaprasza koniecznie, bardzo chciałbyś zmierzyć się z Izu Ugonohem, ponieważ mają jakieś porachunki nierozwiązane do rozstrzygnięcia i bardzo chciałby Errol, żeby odbyło się to na formule MMA. Congratulations on your win one more time. Now I let you enjoy that win and you can just celebrate. Okay, high five. High five.